Cześć, witam w kolejnym weekendowym vlogu. Zacznę dość niestandardowo, ponieważ dostałam dzisiaj taki komentarz, do którego pomyślałam, że się odniosę, bo być może zainteresuje te z Was, które gdzieś tam analizują składy Incy kosmetyków. Już czytam. Komentarz brzmi tak. Nie, ja już dłużej nie zniosę ładnych składów. Ludzie, przecież skład może być dobry, a nie ładny. Weź zapoznaj się ze znaczeniem słowa ładny, bo uszy więdną. Więc ogólnie, jak najbardziej ja rozumiem, o co w tym komentarzu chodziło. Natomiast nie mogę powiedzieć o jakimś składzie, że on nie jest dobry, bo na jakiej podstawie ja tak twierdzę? To, jak my oceniamy składy, to jest kwestia bardzo subiektywna. Nie mogę powiedzieć, że jakiś skład jest zły, bo przecież jakiś skład nie wywołuje chorób. Wszystko, co jest dopuszczone do składników kosmetycznych, jest odpowiednio przebadane. Kosmetyki nie wywołują chorób, chociaż oczywiście jest mnóstwo teorii spiskowych, jakoby wpływały na gospodarkę hormonalną, jakby mogły wywoływać nowotwory. I staram się z tym walczyć. W serii Gabinet Osobliwości Incy zwracam na to uwagę, co właśnie jest taką teorią spiskową, a co realnie może wpłynąć nie na zdrowie, ale na przykład na kondycję skóry. I na to zwracam uwagę, że na przykład alkohol narusza barierę hydrolipidową, wysusza skórę. Unikam kwasów, chociaż one jak najbardziej mają dobroczynne działanie, bo obawiam się tego, że mocno złuszczę na skórek. Ale to są wszystko takie bardzo moje subiektywne odczucia. To wszystko jest coś takiego, co ja stosuję w swojej pielęgnacji, to są metody, które uważam, że u mnie się spisują i to chcę przekazywać Wam na tym kanale. Więc patrząc pod tym kątem, no nie mogę powiedzieć, że jakiś skład jest zły. Nawet jeżeli tam będzie mnóstwo pegów, silikonów, substancji, nie wiem, glikoli na przykład, których ja unikam, czy alkohol jeszcze dodatkowo. Czy mogę powiedzieć, że ten skład jest zły? No w mojej opinii tak, ale tylko i wyłącznie w mojej opinii, bo ja subiektywnie oceniam kosmetyki. I zachęcam do tego, żeby każdy też to robił subiektywnie, bo u każdej osoby spisuje się coś innego. Stąd, ponieważ żaden kosmetyk nie może wywołać choroby czy jakiegoś ogólnoustrojowego efektu, unikam sformułowania, że ten skład jest zły, ponieważ nie chciałabym komukolwiek zasugerować, że dany kosmetyk mógłby wywołać jakąś chorobę, bo nie chcę dokładać żadnej cegiełki do tych teorii spiskowych, które już są. Więc chcąc zastąpić słowo zły skład, bo to już tak jest mocno opiniotwórcze i taki ma dość ciężki wydźwięk, mocny, zastępuję to słowem ładny, bo odczucie, że coś jest ładne czy brzydkie, jest odczuciem subiektywnym, więc w mojej opinii skład może być ładny, bo mi się podoba, bo tam jest dużo składników aktywnych, bo uważam, że tam nie ma nic, co może zaszkodzić mojej skórze, więc oceniam to jako ładny skład, bo ten skład mi się podoba. Albo mogę powiedzieć, że ten skład jest brzydki, bo mi osobiście on się nie podoba, ale nie powiem, że jest zły. Bo ciężkość opinii dobry i zły to już jest coś bardziej obiektywnego. Musiałabym mieć jakiś, wiecie, taki powód naukowy powiedzieć, że dany skład jest zły, bo on od razu, że robi coś złego. A to, że skład oceniam jako brzydki, bo ocena tego, co ładne, co brzydkie, jest subiektywna. Kobieta zmienną jest. Być może pamiętacie, że jakiś czas temu byłam na podcięciu końcówek włosa. Wprawdzie nic Wam tam nie pokazywałam, bo to była moja pierwsza wizyta w nowym salonie, więc bułą jestem, bułą się zwę i no raz, że było mi wstyd pytać tak nowo poznałej osoby, czy mogę wyciągać kamerkę, tam też były inne klientki, więc nie chciałabym, żeby ktoś się czuł niekomfortowo. Plus ja się tak niekoniecznie chwalę moim kanałem. Niekomfortowo się po prostu z tym jakoś tak czułam. Plus dodatkowo nie wiedziałam, czy będę zadowolona, więc finalnie, ponieważ nie wiedziałam, czy mogę ten salon polecić, to nie chciałam od razu, wiecie, robić szumu z gruchu i tam wokół siebie jakieś tam zamieszania, więc nie. Tylko Wam wspominałam, że u fryzjera byłam. I teraz minęło już chyba około 2 miesięcy, tak, bo w lutym byłam, a teraz jest kwiecień. Znaczy, jak to nagrywam, to jest kwiecień. Więc 2 miesiące temu byłam i jestem bardzo zadowolona z tego podcięcia, ponieważ było ono tak równiuteńko zrobione, jak jeszcze chyba nigdy nie miałam, dzięki czemu te włosy wydawały się bardzo gęste. Pomimo tego, że, znaczy, ja wiem, że bardzo gęste mówić o moich włosach to może się wydawać dużym nadużyciem, natomiast w kontekście tego, jak moje włosy zazwyczaj wyglądają po podcięciu, to tutaj mam wrażenie, że rzeczywiście ten pan, który mi włosy podcinał, wykonał świetną robotę. Ja też od razu będąc tam i widząc zaangażowanie tego pana i to, jak
dotykał tych włosów, jak się im przyglądał, jak potem bardzo dokładnie wszystko podcinał, to od razu podpytywałam o możliwość farbowania, jak on by to widział. Tłumaczyłam, że mam bardzo złe wspomnienia i doświadczenia z różnymi fryzjerami i farbowaniem, dlatego od dłuższego czasu nie farbowałam włosów u fryzjera. Bo ja ostatnio, słuchajcie, żeby Wam nie skłamać, to do fryzjera na farbowanie chodziłam 5 lat temu. Potem miałam epizod z henną lub jeżeli rozjaśniałam sobie odrosty, to sama, własnoręcznie lub z pomocą jakiejś koleżanki, ale nie w salonie, bo nie miałam w ogóle zaufania do fryzjera. I Pan to zrozumiał, opowiedział mi, jak on by mi proponował zrobić to farbowanie, bla, 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 bla. No i się w końcu umówiłam. Więc będę szła na to farbowanie włosów. Jestem już umówiona na po-lockdownowy czas. No i dzisiaj właśnie mówię Adrianowi, słuchaj, czy Ty jesteś gotowy na to, że idę do fryzjera? Tak, tak, spoko. A Ty wiesz, że będę się farbować? No nie, mówię, tak, nie, tak, nie, tak. No, co? Jest zbulwersowany, że go obgaduje. Bo Adrian ma ten problem, że ogólnie kiedy ja zmieniam w jakiś sposób swój wizerunek, to jemu się jest bardzo ciężko przyzwyczaić. Wręcz ma takie coś, że jak ja byłam zaraz po operacji nosa i ten nos był spuchnięty, był duży, to on nie widział różnicy. A teraz, kiedy ta opuchlizna zaczyna mi powoli schodzić, to łapię go na tym, że on się mi przygląda i mówi, że dziwnie, że jemu się dziwnie patrzy, że jest inaczej, że on to w końcu widzi. Ale wytłumaczyłam, że farbowanie w moim przypadku to oczywiście nie będzie chodziło o całą głowę i tak dalej, tylko takie bardzo delikatne refleksy. Więc moje drogie, zobaczymy co wyjdzie, szykują się zmiany, zmiany, zmiany. A tymczasem chcę dla Was zrobić unboxing przesyłki z Senel, zwłaszcza, że nie ukrywajmy, zbliża się wielkimi krokami sezon wiosenno-letni, więc chciałabym przyłożyć się bardziej do ujędrniania ciała. Więc między innymi mam tutaj balsam ujędrniający oraz ich autorską firmową szczotkę do szczotkowania. W zeszłym roku prosiłyście mnie o film o szczotkowaniu ciała, natomiast w zeszłym roku nie udało mi się z takim filmem wyrobić przed sezonem. Dlatego pomyślałam, że w tym roku chciałabym zagospodarować sobie jakiś jeden dzień na to, żeby opowiedzieć Wam o szczotkowaniu ciała. Jeżeli jesteście zainteresowane takim filmem, to dajcie mi proszę znać, bo już jest to metoda bardzo dobrze znana, dużo osób nagrywało na ten temat filmy i nie wiem, czy potrzebujecie jeszcze dodatkowo mieć jakąś tam, nie wiem, 3 grosze ode mnie, czy jednak wszystko już wiecie. Więc dajcie znać, ja bym bardzo chętnie przygotowała dla Was taki film, no i między innymi dlatego postanowiłam spróbować szczotkę z Senel. I właśnie ja już od dłuższego czasu jakieś tam nowe balsamy sobie cały czas testuję, stosuję. Ostatnio znowu wróciłam do wianka. Nie wiem, miałam jakiś taki przypływ, że wiecie, początek marca będzie szła wiosna, to ja już zaczynam używać swojego ulubieńca. No i w sumie zahamowałam się, bo myślę, Jaga, może spróbuj coś nowego, jeszcze zanim przyjdzie ten czas, że odsłania się nogi, to jeszcze trochę czasu minie. Mam jeszcze trochę czasu na to, żeby potestować sobie coś nowego. No i pomyślałam, kurczę, nie stosowałam tego Senel. Skład ma wzorowy. Spróbujemy, zobaczymy. I poza właśnie tymi kosmetykami mam też coś z pielęgnacji twarzy. Zaraz Wam pokażę, bo to nie wszystko. Słuchajcie, tego olejku hydrofilnego jeszcze nie widziałyście u mnie na kanale, ale ja pisałam o nim na blogu, bo ja go testowałam jeszcze w czasie, kiedy prowadziłam blog. To był mój pierwszy olejek z działu hydrofilowych, hydrofilnych inaczej. Bardzo dobrze zmywał makijaż, nie podrażniał i z tego co pamiętam, on miał cudowny, otulający, waniliowy zapach. I ja chyba po prostu nie mogę się powstrzymać i pierwsze co ja to spróbuję, czy on rzeczywiście tak pachnie, tak jak pamiętam, tak słodko i otulająco, tak nie mocno, żeby aż męcząco, ale jednak ten zapach był taki wyczuwalny. No, wciąż taki jest. Ten zapach absolutnie nie jest przesadzony, to nie jest za mocny zapach, ale to jest taki słodki zapach, ale nie cukierkowy, tylko rzeczywiście waniliowy, otulający, kojący, wspaniały zapach, bardzo takie lubię. To Senel ma takie serie inspirowane porami natury, porami roku, przepraszam. I to jest na przykład z kolekcji zimowej, więc nie dziwię się, że wanilia zimą jako ciepły zapach, właśnie taki otulający przy ciele, to się totalnie ze sobą gra i ja też takie zapachy lubię. Wiem, że wiosna to może właśnie niekoniecznie, jeżeli chodzi o perfumy, o takich zapachach, ale wieczorna pielęgnacja, jak już człowiek powoli szykuje się do spania, super sprawa.
I również wybrałam żel saponinowy, delikatny, do mycia twarzy. Również bardzo miło go wspominam, miałam go już też. Pamiętam, że był bardzo, bardzo delikatny, więc chętnie go wypróbuję jeszcze raz, czy znowu tak się będzie u mnie dobrze spisywał jak wtedy. I on już miał bardziej taki świeży zapach, chyba lekko trawiasty. Nie ujął mnie aż tak jak olejek, bo wiecie, że ja uwielbiam wanilię w kosmetykach. Tak, trawiasty, ale jednocześnie on ma wyczuwalną nutę białej kosmetyki, więc bardzo przyjemny również zapaszek. I to już jest z kolekcji wiosennej, więc tak jak widać po etykiecie, już tutaj tak bardziej zielono. No i moje drogie, też w ofercie Senel zobaczyłam coś, o czym ja nie wiedziałam, jak to jest pięknie zapakowane. Ja myślałam, że to jest po prostu jakieś pudełeczko, takie wiecie, tekturkowe czy coś, a to jest etui na magnesik, wow. Jak to jest pięknie wykonane, zobaczcie. Roller. Jeżeli jesteście nowe na moim kanale, to nie wiecie, ale ja bardzo lubię robić masaż sobie twarzy rollerem, przy pomocy rollera. Natomiast ze względu na to, że miałam mieć przy okazji operacji nosa robioną, mieć liposukcję podbródka, to na dłuższy czas, gdzieś na kilka miesięcy przed tą operacją nosa, zaprzestałam robienia masażu twarzy rollerem, z tego względu, żeby po prostu wszystkie te tkanki, które tutaj mam, wróciły do swojej normalnej, do normalnego kształtu, żebym mogła lekarzowi powiedzieć, no niech pan popatrzy, wygląda to tak i to usuwam. Niestety pech chciał, że urządzenie do liposukcji uległo zniszczeniu w niedługim czasie przed tą moją operacją nosa, no i pan doktor nie był w stanie oddać tego sprzętu do serwisu, żeby ono było naprawione na czas mojej operacji, więc przełożyliśmy tą operację. Terminu jeszcze nie znam, no bo najpierw musi mi się ten nos zagoić, zanim będę się podejmowała kolejnych kroków, więc uznałam, ok, to skoro nos mi się goi, to podbródkiem mogę się zająć, no i właśnie zamówiłam z Senel ten roller, natomiast wygląda to przepięknie, samo nie tylko wykonanie tego rollera, ale w ogóle jestem pod wrażeniem tego pięknego etui, które sprawia, że po prostu jest gdzie przechowywać ten roller, bo ja przyznam, że miałam zawsze z tymi rollerami ten problem, że gdzie go trzymać, żeby to było w miarę w czystym miejscu, nie stykało się z niczym, no bo jednak dotykam tym sobie twarzy. Bardzo eleganckie, nie spodziewałam się, myślałam, że to takie jakieś pudełeczko, ten, to jest na magnesik, etui, tu jest wkładka taka miękka, no wykonane jest bardzo ładnie, bardzo porządnie, więc moje drogie, zawieram się za testowanie, dajcie mi znać, czy chciałybyście usłyszeć coś o szczotkowaniu, czy interesuje Was coś jeszcze odnośnie tego rolowania twarzy, dawajcie koniecznie znać, bo ja już się nie mogę doczekać, kiedy będę w transie nagrywania filmów dla Was. Moje drogie, pierwszy dzień po L4, jadę do pracy, jestem mega ciekawa, czy w ogóle ktokolwiek zauważy zmianę, czy ktoś mi coś powie. Ciekawią mnie reakcje pań, do których jeżdżę. Fajną mam trasę, odwiedziłam sobie z samego rana panie, o których zawsze jest mi bardzo, bardzo miło, akurat one nic tam nie zauważyły. A teraz jadę do Kędzierzyna Koźla, więc troszeczkę taka daleka ode mnie trasa. Gdzieś godzinkę pojadę, więc nastrajam się dobrze pomimo tej deszczowej aury. Muzyczka. I jedziemy. Dziś w Dąbrowie jest zlot food trucków. Adrian czeka na kebaba. Ja zjadłam frytki i teraz idę po churrosy. Jestem w Libero Katowice i nie umiem znaleźć schodów, żeby zejść na parter, a chciałam odwiedzić Rossmann, ponieważ kończy mi się tusz do rzęs i zobaczyłam, że jest na promocji tusz do rzęs, który ma naturalny skład, a normalnie kosztuje 40 zł i wiecie, moja wewnętrzna cebula wzbraniała się przed tą ceną, ale jak jest na promocji, to postanowiłam, że muszę to sprawdzić. O, widzę schody, więc zaraz będziemy w Rossmannie i pokażę Wam, co to za tusz. No i dziewczynki, szafa Wings of Color i to jest ta maskara wersji bio, więc biorę i będziemy testować.
pokazywałam Wam, że zakupiłam tą maskarę z AA Wings wersję bio i teraz chciałam Wam pokazać, jak ona wygląda na rzęsach. Tu mam pomalowane rzęsy, tutaj nie. Uważam, że bardzo ładnie podkręca, podkreśla rzęsy, rozdziela, nie skleja, ale ten tusz jeszcze jest świeży, jeszcze jest taki lepki, klejący, więc sądzę, że taką pełną recenzję dam Wam, jak nagram jakiś czat make-up czy jakiś makijaż, coś takiego, kiedy już ta maskara będzie bardziej zastygnięta i ja też lepiej ją poznam. Ale takie, wiecie, pierwsze kroki uważam za bardzo, bardzo spoczko. Ja się zbieram do pracy, a tu jeszcze śpiący memiczek. Emiczek miał wczoraj ciężki dzień, ponieważ byliśmy z nią u weterynarza. Pobrał jej pan doktor krew do badań. Dzisiaj będą wyniki. No i zobaczymy, czy coś tam w kotku siedzi, czy wszystko jest z kotkiem w porządeczku. I na zakończenie tego weekendowego vloga Story of my life. Moje drogie, kilka lat temu kupiłam sobie płaszcz. Spokojnie jest on w moim posiadaniu już gdzieś od 3-4 lat. Nie jest to płaszczyk pierwszej nowości, zwłaszcza, że ja też kupiłam go na Vinted. No ale ogólnie płaszczyk jak to płaszczyk, taki niczego sobie, ale jak na tyle lat co ma, trzyma się nieźle, nie widać na nim znaków użytkowania, pomimo tego, że go czyściłam już kilkukrotnie, nie widać, żeby kolor wyblakł. No i tak na dobrą sprawę, pomijmy te rękawy, one są takie 3/4, nie podwinęłam sweterka, ale ogólnie ja go bardzo lubię, tylko od zawsze coś mi w nim nie pasowało. Uważałam, że on jest w jakiś dziwny sposób skrojony. On ma talię tutaj. No ale przecież są takie sukienki, na przykład A, w takim kształcie, pomyślałam, że najwyraźniej to taka moda, taki krój i tak dalej, zwłaszcza, że naprawdę nieźle wygląda, w porządku. Ładnie odstaje na wypukłościach, więc dodawało mu to uroku. Słuchajcie, przechodziłam w nim chyba 2 sezony zimowe, ale on jest raczej taki cienki, więc teraz go sobie noszę w takim bardziej przejściowym okresie i dzisiaj mnie olśniło, dlaczego on ma taki krój. Absolutnie nie dlatego, żeby ładnie wyglądać czy robić ładną sylwetkę. Zorientowałam się. Tak, moje drogie. To jest płaszczyk ciążowy. On ma miejsce na brzuszek. Ja naprawdę nie wiedziałam, wiecie, ja w życiu nigdy nie zakładałam nic ciążowego. No dziś go założyłam, tak sobie myślę, dlaczego on akurat tutaj tą talię? To jest takie dziwne. No czemu? Żeby się brzuszek mieścił. I dlatego on ma tyle materiału i dlatego on się tak ładnie układa. No po prostu po 3-4 latach mnie olśniło. Od razu odechciał mi się go nosić i chyba pójdzie na straty. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, miłego weekendu. Cześć!